Policja goni przestępcą narodu. Sąd w tej sprawie zebrał pół gram dowodu. Należy mnie zamknąć, pozbawić prawa. Jestem przestępcą, grożą mi 3 lata. Jestem tak jak oni, przestępcą narodu. Sąd w tej sprawie zebrał pół gram dowodu. Należy mnie zamknąć, pozbawić prawa. Jestem przestępcą, grożą mi 3 lata. Jadąc furą przez warszawskie ulice, słuchałem, co dzieje się dziś w kraju nad Wisłą. Chory skurwysyn chodzi, zaraża hipem piękne młode kobiety, którym obiecuje przyszłość. Pedofil na klatce zgwałcił 12-latkę bez żadnej rozmowy, z nożem przy jej gardle. 10 minut, które zmieni na zawsze jej stan postrzegania w nienawiść do świata. Policja ma portret, trwają poszukiwania, skrupulatne działania organów ścigania. Miną 2 lata, sprawa pójdzie do szafy i skończy dokładnie jak wszystkie takie sprawy. Padły strzały w PKO na Puławskiej, napad na bank, gwiazd z bronią to pasztet. Zarzuty te same jak po zbiorowym gwałcie. Dla wszystkich 3 lata, brat, nie ma co płakać. Ci skurwiele co bronią prawa, tylko ona pokaz. Mordercy na ulicach, na chłopaki w celach za spiffa. Takie sytuacje nie należą do niespotykanych. Czy chcesz, czy nie, to uchodzisz za winnego. Jestem tak jak oni, przestępcą narodu. Sąd w tej sprawie zebrał pół gram dowodu. Należy mnie zamknąć, pozbawić prawa. Jestem przestępcą, grożą mi 3 lata. Jestem tak jak oni, przestępcą narodu. Sąd w tej sprawie zebrał pół gram dowodu. Należy mnie zamknąć, pozbawić prawa. Jestem przestępcą, grożą mi 3 lata. Tramwajowy przystanek, centrum miasta, 13. Kobieta z zawałem umiera, karetka w korku. Dobrze, że trafił się jakiś życzliwy, bo przecież nie przyda jej się torebka w worku. Prokurator 3 lata składa w swoim wniosku. Tyle samo dostałbyś za ostrzelanie pociągu. Brutalne pobicie ma tu podobną wagę gospodarcze.